dzisiaj obchodzimy, proszę Państwa, jubileusz 50-lecia powstania Studium Języków Obcych. Wiąże się to z jubileuszem naszej uczelni. Nasza impreza łączy się z jubileuszem Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Nauczycieli Akademickich Języków Obcych, w skrócie SERMO. Przedstawiciele właśnie z całej Polski, kierownicy jednostek, a także zarząd gościmy dzisiaj po raz pierwszy na naszej uczelni. I jest nam miło, że właśnie tak wspólnie możemy ten jubileusz wraz z naszymi gośćmi, przedstawicielami zarządu uczelni oraz administracji uczelnianej, no i oczywiście naszymi pracownikami, przede wszystkim emerytami zasłużonymi dla nas, jeśli chodzi o budowanie studium i pozycji. I jesteśmy szczęśliwi, że razem przez te 50 lat do tego momentu doszliśmy, gdzie mamy własny budynek. Jesteśmy uczelnią, która ma charakter multilingwistyczny, poniekąd również wielokulturowy, ze względu na instytuty, Instytut Ajurwedy, Jogi, Instytut Konfucjusza, ze względu na bardzo szeroką współpracę w ramach programu Erasmus+, ze względu na setki podpisanych umów o współpracy z uczelniami z zagranicy. Języki są dla naszych studentów i dla naszych naukowców, a także dla pracowników administracji absolutnie podstawowym narzędziem pracy.